Bitwą Jawin się zaczęła. Eskadry X-Wingów i Y-Wingów mają zmierzyć się z Gwiazdą Śmierci w celu zniszczenia jej, zanim baza rebeliantów zostanie wysadzona w powietrze. Klęska była bliska, jednak Red Five, czyli Luke Skywalker, z pomocą Sokoła Millennium zniszczył Gwiazdę Śmierci. Rebelia zwyciężyła, oczywiście nie obyło się bez ofiar. Jedna z nich została zapomniana tak szybko, jak zginęła. Mowa tu o rebeliancie o imieniu Alex Miles, znanym jako Red Zero. Alex pochodził z imperialnej rodziny. Po spowodowaniu wielu zamieszek uciekł z Imperialnej Akademii, po czym został znaleziony przez rebeliantów w skradzionym frachtowcu. Dostrzegli w nim wielki potencjał, więc wytrenowali go na zawodowego pilota. Alex był szorstkim, aroganckim i bardzo zarozumiałym człowiekiem. Uczestniczył w bitwie o Scarif, jak również o Yavin. Niestety z powodu swojej arogancji został zestrzelony z nieba przez TIE Fightery i nigdy nie miał pogrzebu. 2 lata po bitwie o Yavin, gdzieś w kosmosie, imperialny gwiezdny niszczyciel rutynowo patrolował system. Skanery nie wykrywały niczego podejrzanego. W pewnym momencie kapitan zauważył X-Winga w odległości 3000 metrów od mostku. Opisał go jako spalony i zniszczony. W chwili, gdy kapitan miał wysłać TIE Fightery, aby się nim zajęły, statek dostał transmisję pochodzącą od X-Winga. Zawierała tylko jedno zdanie. Pamiętacie mnie? Wtedy X-Wing z pełną prędkością zaatakował niszczyciel. Kapitan natychmiast rozkazał wznieść pole ochronne na mostku. Jednak było już za późno. X-Wing uderzył w mostek i zniszczył imperialny gwiezdny niszczyciel oraz wszystkich ludzi znajdujących się w środku. X-Wing wyszedł bez szwanku. Przerażona załoga pobliskiego imperialnego wahadłowca przygotowywała się do skoków nad Świetlną, ale z niewyjaśnionych przyczyn hipernapęd nie działał. W panice wahadłowiec wysłał sygnał wezwania pomocy. Inny imperialny gwiezdny niszczyciel odebrał transmisję. Mayday. Mayday, tu wahadłowiec 5543. Zostaliśmy zaatakowani przez zbuntowanego X-Winga. Nasza lokalizacja. Pamiętacie mnie? Wahadłowiec i imperialny gwiezdny niszczyciel zostały zniszczone w ciągu kilku minut. Legenda głosi, że X-Wing nadal nawiedza galaktykę. Wszyscy, którzy go spotykają, słyszą przed śmiercią tą samą transmisję. Pamiętacie mnie? Rebelianci zidentyfikowali go jako nikogo innego jak Red Zero, czyli Alex Miles. Red Zero terroryzował rebeliantów i Imperium przez wiele długich lat, aż po czasy najwyższego porządku. Wciąż gdzieś tam jest i czeka na kolejny cel. Jeśli chcielibyście więcej materiałów tego typu, na przykład teorie, napiszcie w komentarzach. Z mojej strony to wszystko, także dzięki za oglądanie i niech moc będzie z wami.